Cześć dla wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony Duch i w dzisiejszym odcinku będzie grubo. Przynajmniej mam taką nadzieję. Otwieramy 3 piki z Hero, plus tam jakieś z SBC, te które wychodziły, ale tam raczej się nie spodziewajmy niczego, wow. Ale 3 piki Hero. Znaczy, 2 piki Hero i jedną z przedsprzedaży tego UCL. No i tam widziałem, design tej karty jest cudowny. Więc mam nadzieję, że coś cudownego wpadnie. A byłoby fajnie, gdybyście zostawili łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. Wam to nic nie przeszkadza, a mi to pomaga w pozycjonowaniu filmu. Mam nadzieję, że wy oczywiście też trafiliście coś fajnego. Oczywiście ci, którzy kupowali w przedsprzedaży FIFA i EA Sport. To już nie FIFA. I oczywiście możecie się pochwalić, co ciekawego wam wypadło. Krystian wczoraj rozwalił system. Ale to później. A może w następnym odcinku, dzisiaj sam się będę chwalił. Powiem wam tylko tyle, że u Krystiana było naprawdę grubo. To co? Lecimy z odcinkiem. Dobra, trochę tych kart tutaj mamy. Tych nowych oczywiście, nie do otwierania dla mnie. I mamy tak. Dwóch bohaterów, jednego sobie odsłonimy. Ale najpierw zrobimy sobie kartę piłkarza podsumowania roku 84+. I zobaczmy, cóż tu wypadnie. Raczej nic ciekawego, ale... O jest. Ua. Patrzcie, jaki ma śmieszny nos. Jakby przylepiany. No nic, no... Pik bez historii. Ale teraz bohater. Jeden z dwóch. Zobaczmy. Zobaczmy, czy warto było przepalać te rzeczy. Jeden z dwóch. No, pierwszy to nie oddał. Można delikatnie mówiąc, że nie oddał. A drugiego sobie odsłonimy. Jak bardzo nam nie oddało w pierwszym piku, to chyba widzieliście sami. Więc teraz odsłonimy sobie. Może teraz odda troszkę lepiej. Karty poleciały. Jest z nami oczywiście Panda i Songo. Zacznijmy od Songa. Dawno nie było odsłaniania. Aha, zapomniałem, że to się ciężej odsłania, więc zróbmy inaczej. Ale trafiliśmy jakąś panią, która wygląda nawet dobrze, więc zróbmy sobie takie z góry. 58. Fizyczność. Dałoby się jeszcze jedno tylko do tych, do fizyczności. To jest chyba lepszy traf niż tamten. No to teraz... To teraz kto? Szukałem ich ceny, ale niestety... Niemka przegrywa i to z Kretesem. Kosztuje około 20 tysięcy. A futre ponad 300 tysięcy. Więc sprawa jest jasna. 5 stylów gry. Dribbling jest niezły. Tempo jest. Myślę, że nie źle. Można być na LP, PS. Jak myślicie? Win czy nie? Lewa noga. Ma jeszcze fałsze? Rakietę jeszcze ma. Może być to ciekawa opcja, więc bierzemy Paulo Futre. Jeszcze teraz możemy sprawdzić ceny, tak ponad 300 tysięcy. Więc nowa karta Hero trafiona. Zobaczymy. Lecimy teraz do otwierania paczuszek, których mam oczywiście tą na końcu z preorderu. I tutaj jeszcze jest paczka z RTK Pionierów Centurion 87+. Ale najpierw otwórzmy sobie tutaj te. Oczywiście pokażę wam pierwszą i później jeśli coś będzie, bo jeśli nic nie będzie, to szkoda wam zawracać gitary. Anglia, środkowa obrona, Brighton. No właśnie o tym mówiłem. Więc widzimy się w pierwszej paczce, w którym coś będzie. I to nie będzie dunk. No i zostało nam 4 paczki do końca. Dość ciekawe. Z gwarancją.
Więc zobaczmy. Pierwsza paczka rzadkich piłkarzy. Tu jest gwarancja przynajmniej jednej karty 83, więc może coś. Bono 85. Nieźle. 85 mile widziana. Jeszcze jakaś 84 by się przydała obok i będzie już super. Trójka. A to też nie ma. Nie ma co narzekać. To do klubu. No i teraz zostało nam trzy ostatnie i ta decydująca wisienka na torcie. Tam truskawka, jak to mówi jeden gościu. Paczka trzech rzadkich piłkarzy 84+. Zobaczmy. Jakaś karta specjalna. Niestety nie. Parejo. Chociaż jest podwójny. I Arnold. No dobra. 84+. Dwie 86, jedna 85 pewnie. Tak. Nieźle. Może być. Gdzieś tam się zawsze na coś przyda do jakiejś przepałki. No dobra, zobaczmy tutaj. Paczka mieszanej kampanii 87+. Mamy RTK Pionier, Centurion i potrójnego zagrożenia. 87. Zobaczmy. Czy będzie jakaś karta? SPO? Roma? A, ten. Awar. Po upgrade'ie ile on ma? 87. Tak to ogólnie nie wygląda ta karta źle. Tylko ja nie gram ligą włoską. Kiedyś go kupowałem. Ja go kupowałem, jak był przed upgrade'em, po 12 tysięcy, sprzedawałem po 20. Teraz chodzi po 23. No nie tego się spodziewaliśmy. Ale to nic. Przerywniczek przed ostatnim strzałem. Ciekawi mnie to wyzwanie. To jest pik. A pik? Kto nie lubi pików? Zobaczmy. Jeden z trzech. RTK Pionien Centurion 84+. Odkładam pada. Ciskam. I zobaczmy. Oj. Jeśli to jest prognostyk przed ostatnim strzałem, to będzie to źle wyglądało. No i dobra. Ale co zrobiłem? Tylko jeszcze sobie tylko popsułem humor przed ostatnim strzałem. No ale dobra. Zobaczmy. Niewymienny bohater, UCL, pre-order, jedną kartę bohatera z Champions League. Podobno ludzie trafiali po dwie. Znaczy dostawali po dwie. Ja mam jedną, ale chciałbym, żeby to była karta, która mnie ucieszy i będzie w tym składzie. Lecimy. Tu. Włochy? Napastnik? Kurczę. Vialli. On nie wygląda źle po tuningu. 91 oceny. Ale jak zobaczyłem Włochy, to myślałem, że to będzie Marquisio. Szczerze myślałem, że to będzie Marquisio. A to by była bomba totalna. Dribbling ma słaby ten Vialli. No ale zobaczmy. Wygląda kozacko. Aha, na razie go nie ma na rynku. Jak on tam wygląda? Tylko 4 style? Czemu ma Herbie Ventusu, skoro więcej meczów i więcej goli strzelił w Sampdori? Tempo jest. Zwinność, równowaga nie jest zła. Reakcja jest niezła. Tutaj strzelanie jest niezłe. Fizyczność jest. 4 na 4. Kurczę, nie wygląda on tak źle. Ciężko jest mi określić, czy to jest win, czy to nie jest win. Ale wy oczywiście możecie napisać. Ta karta wygląda dobrze. Szkoda, że nie ma troszeczkę więcej stylów. Ale i tak nie jest źle. Moim zdaniem na plus. Wy oczywiście możecie się pochwalić, co ciekawego wam wypadło. Ja tego Vialliego oczywiście będę testował. Ta karta wygląda designowo, wygląda cudownie, więc warto, myślę, że go przetestować. Także widzimy się już następnym razem. Pochwalcie się oczywiście, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. I lecimy do następnego odcinka. Także trzymajcie się i do następnego. Cześć!